Jakie jest 5 najczęstszych czy najpopularniejszych modeli biznesu online, które mogą Ci pomóc finansować Twój pomysł. Dobrze. Jakie jest 5 najczęstszych, najpopularniejszych modeli biznesu online, które mogą Ci pomóc sfinansować Twój pomysł na życie. Zapraszam. Ja nazywam się Piotr Motyl. Więcej info na mój temat znajdziesz poniżej tego materiału. Są też materiały do pobrania z dzisiejszego odcinka, także gorąco zapraszam. Jeśli nie jesteś jeszcze widzem tego kanału, to kliknij klawisz subskrybuj. A tymczasem chciałbym Ci opowiedzieć o takich 5 modelach biznesowych, które pomogły mi sfinansowanie tutaj mojego pomysłu na życie, jakim jest po prostu prowadzenie zdalnej firmy, mieszkanie sobie w ciepłym kraju. No, mam taką ideę, żeby iść tam, gdzie mnie, moje pieniądze i mój biznes traktują najlepiej. I tak w zasadzie od 2012 roku realizuję tą ideę z pełnym powodzeniem. Mogę powiedzieć, że to są najlepsze lata mojego życia, ale też wspominałem też o kilku ważnych kwestiach, które trzeba rozważyć przed podjęciem takiej decyzji. Tutaj w poprzednich firmach wspominałem też o motywach takich wyjazdów biznesowych, czy o tym, jak sobie poradzić z barierą językową. Natomiast dzisiaj chciałem w dzisiejszym materiale powiedzieć, jakie są właśnie takie modele, które mi pomogły, bo właśnie mój pomysł na życie był taki, żeby po prostu mieszkać w takim kraju, w którym cały rok jest lato, żeby było, powiedzmy, żeby to były optymalne warunki do życia. No akurat tak wybrałem Azję, wybrałem Tajlandię, bo akurat tak wyszło tutaj w rankingu takim nomad list, że akurat no, tutaj Chiang Mai, Bangkok, jeszcze ogólnie Azja, tak, jeszcze Bali, to są takie fajne miejsca, gdzie jest odpowiednia relacja pomiędzy ceną a jakością tutaj życia, tak. I tak sobie przeliczyłem, że żeby żyć jakoś tak miesięcznie, znaczy żeby żyć po prostu sobie tak spokojnie przez te kilkanaście lat, to no, potrzebujesz jakiegoś poziomu finansowego, no bo trzeba żyć jakoś na jakimś normalnym poziomie. Jeśli w Polsce, okej, wydawałem no, tam kilka tysięcy złotych spokojnie na życie, to nagle sobie przeliczyłem, że za te same pieniądze, ale mieszkając w innym kraju, chociażby czy Tajlandia, Kambodża czy Malezja, to mam dwukrotnie wyższy standard życia. No nie będę się tutaj rozwodził, ile kosztuje cukier, ile kosztuje mieszkanie, ale o tyle mogę powiedzieć, że no, często w Azji te warunki tutaj, jeśli chodzi o mieszkaniowe, są często na dużo wyższym standardzie niż w Polsce, tak? No tutaj na tą chwilę, no akurat mieszkam w takim penthouse'ie, gdzie jest no, dosłownie 5 basenów, plus tam siłownia, plus jeszcze kilka innych kwestii, ale to też najciekawsze jest to, że to, że to kosztuje praktycznie tyle, co trzypokojowe, no powiedzmy dwupokojowe mieszkanie w Warszawie, tak? No tylko tutaj pamiętajmy, że jest lato cały rok, no ale okej, musisz sobie założyć, że potrzebujesz, nie wiem, powiedzmy $1500–2000 minimum dochodu miesięcznie, żeby zacząć działać. Oczywiście im więcej, tym lepiej, tak? Ale jakieś założenia minimalne musisz sobie przyjąć. Ja też sobie takie przyjąłem. I jeszcze w 2012 roku no też sobie już zaplanowałem, że muszę to jakoś sfinansować. No a z racji tego, że kilka lat prowadziłem sklep internetowy tutaj w branży PCGSM, dostarczam części podzespołu do serwisów GSM, jak również sprzedaż kosmetyków, jak również jeszcze sprzedaż innych produktów. Z racji tego, że też od 2007 roku działam w branży konsultingu, w branży e-commerce, no to też tutaj dodatkowe dodatkowe dochody też mogły się pojawiać, ponieważ mogłem to robić nadal online'owo. Dodatkowo też przez kilka lat działałem w branży afiliacji, czyli współpracuję z firmami księgowymi, biurami czy magazynami, gdzie po prostu czasem polecam po prostu usługi jakichś danych firm, czy firmy programistyczne, czy firmy marketingowe. Co więcej, potem okazuje się, że możesz jeszcze stworzyć własne produkty. Też jestem współautorem książki Biblia Biznesu 2 edycji. No to też jakieś tantiemy się dodatkowo pojawiają. Ostatnie też kilka lat też zajmuję się giełdą, tak? Akurat no też no powiedzmy aktywnie czy spekuluję, czy trochę też inwestuję na rynkach kapitałowych, chociażby przed Singapur. W poprzednich materiałach też o tym wspomniałem, jak to u mnie wygląda. Natomiast oczywiście no tutaj no daleko mi tutaj do jakiegoś guru internetowego, nie zajmuję się też tym czy uczeniem innych, no raczej na tą chwilę no to po prostu dla mnie jest ważne to, żeby sam nauczyć się zarządzać własnym majątkiem czy własnymi finansami. No i myślę, że ostatnie tutaj kilka lat to były najlepsze lata mojego życia, ale też musisz pamiętać, że Czasami jeden jakiś model biznesowy, czy sklep internetowy, czy działanie w modelach partnerskich, czy usługi, czy chociażby praca na etacie, to może być czasami za mało. I dobrze jest sobie też zaplanować od razu na samym początku, że tak, budujesz sobie jakąś tam listę adresową jakichś ludzi z danej branży i potem do tego możesz uruchomić właśnie kilka modeli biznesowych, ale do tej samej branży. Także ciągle nie musisz szukać jakichś klientów i nagle okazuje się, że dużo niższym nakładem sił, dużo niższym nakładem reklamy, marketingu możesz osiągnąć po prostu więcej. Tak to też u mnie bywało. W poprzednich materiałach też o tym omówiłem, także gorąco Ciebie zapraszam. Dzisiejszy materiał, jeśli miałbym podsumować, no to tak jak wspominałem, w 2012 roku podjąłem taką decyzję, żeby po prostu wyjechać na kurs językowy, tak żeby się nauczyć języka angielskiego, a w międzyczasie tak się okazało, że jeszcze te kilka innych takich modeli biznesowych, które wcześniej tak po prostu działały, nagle okazało się, że one się na tyle rozwinęły, że pozwala mi to finansować tutaj mój pomysł na życie przez ostatnie kilka lat. Tego gorąco też Tobie życzę. W kolejnych też materiałach też opowiem, jak to też wyglądało w praktyce. Jeśli potrzebujesz jakiegoś materiału, żeby sobie to pokładać, to też masz info poniżej tego materiału, także gorąco Cię zapraszam. Napisz też w komentarzu, jaki Ty masz pomysł na finansowanie swojego takiego pomysłu na życie w długim okresie czasu, bo to też może być ciekawe, jakie masz też obawy. Jeśli nie jesteś jeszcze widzem tego kanału, to też kliknij klawisz subskrybuj i zostaw również lajka. A tymczasem zapraszam do przejrzenia poprzednich materiałów, jak również kolejnych materiałów.